Skąd masz pieniądze? Moja szuflada, moje pieniądze. Grzejesz, kopcisz, hajcujesz, ikirasz i snifujesz. Masz? Chod. To są problemy, to jest prawdziwe życie. Zobacz to. I never did like that bitch. Generalnie rzecz biorąc, mam taką wizję świata, w której człowiek jest bardzo wadliwą, samotną, skomplikowaną, zagubioną, epileptyczną istotą, która walczy ze sobą, ze światem, z różnymi siłami. I to są takie tematy, które gdzieś bardzo mnie uruchamiają, nie tylko jako reżysera, który znęca się nad widownią, a też jako widza. Dla niewprowadzonych, ja może powiem, że w polskim filmie, jeżeli mężczyzna z kobietą spotyka się w kawiarni, mówi jej, że ją kocha, a ona mówi, że on jej nie, to minimum 3 miliony złotych trzeba mieć. Wiesz, jakiego narzędzia używa? Nie uwierzysz. Normalnego młotka takiego ze sklepu. Po raz pierwszy w historii kryminalistyki zastosowano prawdziwych rozmiarów przestrzenny portret pamięciowy sprawcy. Jest to ewenement na skalę światową. Bo ja wychodzę zawsze na. Ja w przypadku tego filmu i tak chyba będzie następny, jak mam nadzieję, że wychodzę jednak od obrazu. Najpierw musiałem mieć scenografię, wnętrza, przestrzenie, a dopiero potem mogę myśleć o inscenizacji i pracy z aktorem. Najpierw musiałem mieć plastykę obrazu i przestrzeń, żeby dopiero wprowadzić tam aktorów. I nie chcę na przykład porzucać zawodu operatora. Będę robił filmy. Ja wiadomo, że nie jestem łatwym partnerem dla reżyserów, szczególnie jeżeli robi się własny film. Ale to był taki moment, że po tych dokumentach chciałem zrobić coś, czego nie ma. Bo w dokumencie jednak to jest, tak? Znajduje się bohatera, on naprawdę żyje w jakimś pomieszczeniu, w jakiejś rzeczywistości. Tutaj można było to zaprojektować od samego zera. If someone came to me right now and went like, sound in your head is going to get 10 times worse right now this second, but that's it, I'd shake on that and I'd take that. Bo wiem, że tak naprawdę za kilka godzin już jedziesz na plan filmowy. Plan zaczyna się gdzieś w nocy i potrwa jutro do wieczora, właściwie cały dzień. I to jest akurat propozycja autorska reżyserki z Soboty. Tak, to jest projekt, który się nazywa Las. Asia Zastróżna, która jest tutaj miejscową artystką wizualną, postanowiła zrobić film, który nie jest oczywiście takim bardzo, jak mówimy, arthouse, czyli taki film, który niekoniecznie jest filmem komercyjnym, to ten jest ewidentnie filmem, art filmem, czyli takim filmem, który jest na pograniczu filmu i sztuki.